Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 46. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 31, werset od 10 do 19. Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem w ucisku. Od smutku słabniemy oko, a także moja siła i wnętrzności, bo zgryzota trawi me życie, a wzdychanie moje lata. Siłę moją zachwiał ucisk, i kości moje osłabły. Stałem się znakiem hańby dla wszystkich mych wrogów, dla moich sąsiadów, przedmiotem odrazy, dla moich znajomych, postrachem. Kto mnie ujrzy na ulicy, ucieka ode mnie. Zapomniano w sercach o mnie jak o zmarłym. Stałem się jak sprzęt wyrzucony. Słyszę bowiem złożeczenia wielu, trwoga dokoła, gdy przeciw mnie się zbierają, zamyślają odebrać mi życie. Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie. Mówię, Ty jesteś moim Bogiem. W Twoim ręku są moje losy. Wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców. Niech zajaśnieje Twoje oblicze nad Twym sługą. Wybaw mnie w swej łaskawości, panie, niech nie doznam zawodu, gdy cię wzywam. Niech się zawiodą występni, niech zamilkną w szeolu, niech zaniemówią wargi kłamliwe, co zuchwale wygadują na sprawiedliwego z pychą i ze wzgardą. Rozdziały od ósmego do dziesiątego Księgi Liczb kontynuują opis przepisów i ceremonii związanych z organizacją i funkcjonowaniem społeczności izraelskiej w czasie wędrówki przez pustynię. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami Tak mów do Aarona i to mu powiedz: Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak. Na przedniej stronie świecznika umieścił lampy według nakazu, jaki dał pan Mojżeszowi. Świecznik zaś był wykonany w następujący sposób. Był kuty ze złota, od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie z wzorem, jaki pan podał Mojżeszowi. Mówił znów pan do Mojżesza tymi słowami: Wyłącz Lewitów spośród Izraelitów i oczyść ich. Postąpisz zaś z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić. Pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty i wtedy będą czyści. Następnie wezmą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną. Każ wystąpić Lewitom przed namiot spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraelitów. Gdy wyprowadzisz Lewitów przed Pana, Izraelici włożą na nich ręce. Następnie Aaron, gestem kołysania wobec Pana, przekaże Lewitów jako ofiary Izraelitów i będą przeznaczeni na służbę dla Pana. Lewici włożą ręce na głowy cielców, a Ty jednego z nich złożysz na ofiarę przebłagalną, a drugiego jako całopalenie dla Pana, by w ten sposób dokonać nad Lewitami obrzędu przebłagania. Stawisz Lewitów przed Aaronem i jego synami i ofiarujesz ich Panu gestem kołysania. Wyodrębnij Lewitów spośród Izraelitów, gdyż oni do mnie należą. Gdy ich oczyścisz i ofiarujesz gestem kołysania, przyjdą Lewici służyć w namiocie spotkania. Są oni mnie oddani na własność spośród Izraelitów. Biorę ich spośród Izraela w miejsce tego, co otwiera łono matki. To znaczy w miejsce wszystkich pierworodnych. Do mnie bowiem należy wszystko, co pierworodne w Izraelu, tak spośród ludzi, jak też i bydła. Poświęciłem ich dla siebie w owym dniu, kiedy pobiłem wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej. Obecnie biorę Lewitów w miejsce wszystkich pierworodnych Izraelitów i daję ich Aaronowi i jego synom jako własność spośród Izraelitów. By za Izraelitów pełnili służbę w namiocie spotkania. Będą wyjednywać przebaczenie dla Izraelitów, by nie spotkała ich kara, w wypadku gdy sami zbliżą się do przybytku. Mojżesz więc Aaron i cała społeczność Izraelitów postąpili z Lewitami tak, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Według tego postąpili Izraelici z nimi. Lewici dokonali swego oczyszczenia i wyprali swoje szaty. Aaron zaś gestem kołysania ofiarował ich panu. Potem dokonał nad nimi obrzędu przebłagania, by w ten sposób zostali oczyszczeni. Następnie lewici zostali dopuszczeni do pełnienia służby w namiocie spotkania pod kierunkiem Aarona i jego synów. Jak rozkazał pan Mojżeszowi w sprawie Lewitów, tak postąpiono z nimi. I tak mówił dalej pan do Mojżesza: Takie jest prawo odnoszące się do Lewitów. Po ukończeniu 25 roku życia, mogą służyć w namiocie spotkania. Po ukończeniu 50 lat, są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. Mogą wprawdzie pomagać swoim braciom w namiocie spotkania przy wykonywaniu zajęć, ale do właściwej służby nie mogą być dopuszczeni. Tak masz postąpić z Lewitami w sprawie ich służby. W pierwszym miesiącu drugiego roku po wyjściu z Egiptu, mówił Pan do Mojżesza na pustyni Synaj: W oznaczonym czasie winni Izraelici obchodzić Paschę. Będziecie ją obchodzić dnia czternastego tego miesiąca o zmierzchu. Macie ją obchodzić według odnoszących się do niej praw i zwyczajów. Nakazał więc Mojżesz Izraelitom obchodzić Paschę. Obchodzili ją na pustyni Synaj dnia czternastego pierwszego miesiąca o zmierzchu. Izraelici wykonali dokładnie wszystko, co Pan nakazał Mojżeszowi. Znaleźli się jednak mężowie, którzy z powodu dotknięcia zwłok ludzkich zaciągnęli nieczystość i nie mogli w tym dniu obchodzić paschy. Mężowie ci stanęli w owym dniu przed Mojżeszem i Aaronem i rzekli do nich: Zaciągnęliśmy nieczystość z powodu dotknięcia zwłok ludzkich. Czemu więc mamy być wykluczeni ze złożenia daru ofiarnego dla Pana w oznaczonym czasie, razem ze wszystkimi Izraelitami? A Mojżesz im odpowiedział: Zaczekajcie, a ja posłucham, co Pan względem Was rozporządzi. Pan w ten sposób przemówił do Mojżesza: Tak mów do Izraelitów: Jeśli ktoś z Was albo z Waszych potomków zaciągnie nieczystość przy zwłokach, Albo będzie w tym czasie odbywał daleką podróż, winien mimo to obchodzić paschę dla Pana. Ci wszyscy winni ją obchodzić czternastego dnia o zmierzchu w drugim miesiącu. Powinni wtedy spożywać przy tym chleb pzaśny i gorzkie zioła. Nie mogą nic zostawić do rana, ani też łamać żadnej kości. Winni obchodzić paschę według ustalonego obrzędu. Kto zaś jest czysty i nie jest w podróży, a mimo to zaniedba świętowania Paschy, taki ma być wyłączony spośród swego ludu, gdyż nie przyniósł panu w oznaczonym czasie daru ofiarnego. Taki człowiek poniesie odpowiedzialność za swój grzech. Jeśli jakiś przybysz zatrzymał się pośród was i będzie obchodził Paschę dla pana, winien ją obchodzić według praw i zwyczajów odnoszących się do Paschy. Jedno prawo będzie u was dla przybysza, jak też dla tubylca. W dniu, kiedy ustawiono przybytek, okrył go wraz z namiotem świadectwa obłok i od wieczora aż do rana pozostawał nad przybytkiem na kształt ognia. I tak się działo zawsze. Obłok okrywał go w dzień, a w nocy jakby blask ognia. Kiedy obłok podnosił się nad przybytkiem, Izraelici zwijali obóz, a w miejscu gdzie się zatrzymał, rozbijali go znowu. Na rozkaz pana Izraelici zwijali obóz i znowu na rozkaz pana rozbijali go z powrotem. Jak długo obłok spoczywał na przybytku, pozostawali w tym samym miejscu. Nawet wtedy, gdy obłok przez długi czas rozciągał się nad przybytkiem, Izraelici, posłuszni rozkazowi pana, nie zwijali obozu. Lecz zdarzało się również tak, że obłok krótki czas pozostawał nad przybytkiem. Wtedy również rozbijali obóz na rozkaz pana. I na jego rozkaz go zwijali. Zdarzało się i tak, że obłok pozostawał tylko od wieczora do rana, a nad ranem się podnosił. Wtedy oni zwijali obóz. Niekiedy pozostawał przez dzień i noc, skoro tylko się podniósł, natychmiast zwijali obóz. Jeśli pozostawał dwa dni, miesiąc czy dłużej, gdy obłok rozciągał się nad przybytkiem i okrywał go, Pozostawali Izraelici w miejscu i nie zwijali obozu. Skoro tylko się podniósł, zwijali obóz. Na rozkaz pana rozbijali obóz i na rozkaz pana go zwijali. Przestrzegali nakazów pana danych przez Mojżesza. Tak mówił pan dalej do Mojżesza: sporządź sobie dwie trąby srebrne. Masz je wykuć. Będą one służyły do zwoływania całej społeczności i dawania znaku do zwijania obozu. Gdy się na nich zatrąbi, ma się zebrać przy tobie cała społeczność u wejścia do namiotu spotkania. Lecz gdy tylko w jedną zatrąbisz, zbiorą się wokół ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów Izraela. Gdy zatrąbicie przeciągle, zwiną obóz ci, którzy go rozbili od strony wschodniej. Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, Zwiną obóz ci, którzy są od strony południowej. Znakiem do zwinięcia obozu będzie przeciągły głos trąby. Lecz do zwołania zgromadzenia nie będziecie trąbić przeciągle. Trąbić mają kapłani, synowie Aarona. Będzie to dla Was i dla Waszych potomków prawem wiekuistym. Gdy w Waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, który Was napadnie, będziecie przeciągle dąć w trąby. Wspomni wtedy na was Pan, Wasz Bóg, i będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół. Również w Wasze dni radosne, w Dni Święte, na Nowiu Księżyca, przy Waszych ofiarach całopalnych i biesiadnych, będziecie dąć w trąby. One będą przypomnieniem o Was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg Wasz. Drugiego roku, dwudziestego dnia drugiego miesiąca, podniósł się obłok z nadprzybytku świadectwa. Izraelici rozpoczęli swoją podróż z pustyni Synaj, przestrzegając postojów. Obłok zatrzymał się dopiero na pustyni Paran. Tak wyruszyli po raz pierwszy według rozkazu Pana danego przez Mojżesza. Pierwsza ruszyła chorągiew obozu synów Judy według swoich zastępów, a zastępom jego przewodził Nachszon, syn Amminadaba. Zastępy pokolenia synów Issachara prowadził Netaneel, syn Suara. Zastępy pokolenia synów Zabulona prowadził Eliab, syn Helona. Skoro zwinięto przybytek, ruszyli, niosąc przybytek Gerszonici i Meraryci. Potem ruszyła chorągiew obozu synów Rubena według swoich zastępów, a zastępom jego przewodził Elisur, syn Szedeura. Zastępy pokolenia synów Simeona prowadził Szelumiel, syn Suriszaddaja. Zastępy pokolenia synów Gada prowadził Eliasa w syn Deuela. Wtedy ruszyli Kechatyci, którzy mieli nieść sprzęty najświętsze. Ustawiono zaś przybytek, zanim oni przybyli. Następnie ruszyła chorągiew obozu synów Efraima według swoich zastępów. A zastępom jego przewodził Eliszama, syn Amichuda. Zastępy pokolenia synów Manassesa prowadził Gamliel, syn Pedachsura. Zastępy pokolenia synów Beniamina prowadził Abidan, syn Gideoniego. Potem ruszyła chorągiew synów Dana według swoich zastępów, tworząc tylną straż całego obozu. Zastępom ich przewodził Achiezer, syn Amiszadaja. Zastępy pokolenia synów Asera prowadził Pagiel, syn Okrana. Wreszcie zastępy pokolenia synów Neftalego prowadził Achira, syn Enana. Taki był porządek marszu Izraelitów podzielonych na oddziały. W ten sposób ruszali. Rzekł Mojżesz do Chobaba, syna Reuela, Madianity, swojego teścia: Idziemy do kraju, o którym Pan powiedział: Daję go Wam. Pójdź z nami, a będziemy Ci świadczyć dobro, bowiem Pan przyrzekł dobra Izraelowi. Ten mu powiedział: Nie mogę iść z Tobą. Lecz wrócę raczej do mego kraju i do mojej rodziny. Nie opuszczaj nas, rzekł Mojżesz, ty bowiem znasz miejsca na pustyni, gdzie możemy rozbić obóz. Ty będziesz naszym przewodnikiem. Gdy zaś wyruszysz z nami, dopuścimy cię do udziału we wszystkich dobrach, jakich nam udzieli pan. Tak więc ruszyli od góry Bożej i ciągnęli przez trzy dni. Arka Przymierza Pańskiego szła przed nimi podczas trzech dni podróży. Szukając dla nich miejsca postoju. Podczas dnia obłok pana był nad nimi, gdy wychodzili z obozu. Gdy arka wyruszała, mówił Mojżesz: Podnieś się, o panie, i niech się rozproszą nieprzyjaciele twoi, a ci, którzy cię nienawidzą, niechaj uciekną przed tobą. A gdy się zatrzymywała, mówił: Wróć, o panie, do mnóstwa izraelskich zastępów. Jezus uzdrawia człowieka opętanego, który jest niewidomy i niemy. To cudowne uzdrowienie sprawia, że tłumy zaczynają się zastanawiać, czy Jezus jest oczekiwanym Mesjaszem, co wywołuje niezadowolenie farzeuszów. Przeczytajmy Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 12, wersety od 22 do 50. Wówczas przyprowadzono mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć. A całe tłumy pełne były podziwu i mówiły: Czyż nie jest to syn Dawida? Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: On tylko mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo od wewnątrz skłócone, pustoszeje, i nie ostoi się żadne miasto ani dom wewnętrznie skłócone. Jeśli szatan wyrzuca szatana, to sam z sobą jest skłócony. Jakże się więc ostoi jego królestwo? I jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. Lecz jeśli ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi? Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, i kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Dlatego powiadam Wam, każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo przeciw synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko duchowi świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku ani w przyszłym. Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, a wtedy i jego owoc jest dobry, Albo uznajcie, że drzewo jest złe, a wtedy i owoc jego jest zły, bo po owocu poznaje się drzewo. Plemierz mijowe, jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam, z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Wówczas rzekli do niego niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od ciebie. Lecz on im odpowiedział. Plemie przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach Wielkiej Ryby, tak syn człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie Ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. A przyszedłszy, zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: Oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rock. Do usłyszenia.